Cześć kochani, witam się dzisiaj z wami w kolejnym vlogmasie, już przed ostatnim vlogmasie przed Wigilią. I słuchajcie, może zauważyliście, że choinka, która jest za mną, jest zgaszona. To przez to, że mieliśmy po prostu dzisiaj z Katrem przeboje z rumbą. Włączyłam rumbę i nie zauważyłam, że po prostu kabel leży na ziemi. Ona poprzednio wcześniej go normalnie omijała, ale tym razem ten kabel musiał może być gdzieś dalej i po prostu wciągnęła go. Na tyle go wciągnęła, na tyle się w nim zaplątała, że nie dało się wyczyścić już tych szczotek. Weszły pomiędzy ten jakby taki, jak to się Kacper nazywa? Walec? Taki no, taki jakby walce. Wyplątały się razem, po prostu tak to wszystko się zaplątało, że trzeba było ten kabel po prostu odciąć, więc Kacper nożyczkami normalnie odciął tą część i wyciągnął ze szczotek. No ale przez to straciliśmy łańcuch lampek, także na ten moment choinka się nie świeci. Dzisiaj będę musiała jechać kupić nowe, no i zapewne od nowa ją ubrać. Całe szczęście, że mamy tak mało ozdób, że to nie zajmie mi długo, nie zajmie mi to, wiecie, tak dużo czasu. I podejrzewam, że w sklepach już teraz będą promocje, przeceny, więc pewnie łańcuch też będzie przeceniony, więc no trudno. A jak widzieliście na przebitce, dzisiaj na obiadek zrobiłam zupę. Pierwszy raz zupę krem z cebuli, z grzankami i z serem i na drugie danie łososia, tak bardzo. Bardziej standardowo. Wyszło smacznie. Kacer mówi, że dla niego zupa średnia. Mi na przykład bardzo smakowała. No i zaczęłam sobie teraz mniej więcej porządkować prezenty. Co dla kogo i tak dalej. Także mogę wam tak z grubsza pokazać z zewnątrz, co mam. No ale oczywiście na razie jeszcze wnętrzności nie pokazuję, no bo tak jak ostatnio już mówiłam, te osoby zdążyłyby zobaczyć, jakie dostaną prezenty na Wigilię. Także pokażę tylko tak, wiecie, z daleka, z grubsza. Prezenty jeszcze nieopisane, ale zobaczcie, trochę tego jest i brakuje tutaj dwóch jeszcze paczek, które muszę zapakować i wiecie, jakoś tak ładnie opisać i tak dalej. Także no, mamy dużo upominków, dla każdego coś innego, są tu prezenty dla moich bliskich, dla bliskich Katra, także tak to się prezentuje. No i wiecie, Wigilii nie spędzamy wszyscy razem, więc sobie podamy jakoś, wiecie, między dniami świątecznymi, przed Wigilią, po Wigilii i tak dalej. A mamy dzisiaj do tworzenia kalendarze adwentowe z dwóch dni, także zaczynamy, bierzemy się. Nux. I dzisiaj otwieramy numer 22 i 23. 23 jest tutaj. O, jakaś szminka chyba. I 22 tutaj. 23. 23 bardzo nie chce wyjść. Dobra, udało się. I mamy tutaj stick nawilżający do ust. To się przyda do torebki, ja mam często suche usta, z miodem i słonecznikiem. Tutaj mamy olejek do włosów, ciała i twarzy z drobinkami rozświetlającymi, piękny, mieniący się. Też sobie go zostawię albo wrzucę do jakiegoś prezentu. No i tak naprawdę, słuchajcie, zostało nam na jutro ostatnie największe okienko, to w Makeup Obsession mamy jeszcze 2 dni do otworzenia. Dzień dzisiejszy i jutrzejszy mamy tutaj. No i w Wigilię coś takiego małego. I na pierwszy dzień świąt duża 25. Także ja otwieram teraz 23. Serio? Malutki mini pędzelek z takiego trochę byle jakiego włosia. Do brwi ścięty. Kurczę, no 23 już powinno być coś naprawdę fajnego, no ale dobra. Może mi się gdzieś tam przyda. O, szminka, bardzo ładna, ładny kolor. Taki nudziak, ładne, także wrzucam wam na rozdanie. No i pod koniec tego odcinka rozdanie i wyniki najprawdopodobniej w 24 vlogmasie, z Wigilii. Tak więc oglądajcie koniecznie do końca dzisiejszy odcinek i oglądajcie jutrzejszy, żeby nie ominąć wyników. A my otwieramy NYX i mamy 22. I obok 23. W 22 mamy złoty cień. Wrzucam na rozdanie dla was. I 23 pomadka Butter Gloss. Również poleci dla was na rozdanko. No i znowu, tutaj też ostatnie okienko, 24. Jutro. I teraz słodycze. Dzisiaj 2. Na dzisiejszy dzień przypadają mi 2 okienka cukierkowe. I szukamy. Mam tutaj 22. A, i obok jest 23. I widzę
dzień po dniu te same, ale bardzo smaczne, także nie narzekam. Pudy karmelowe są pyszne. Dobra, akurat po obiadku świeżutko można sobie zjeść. No i zostało nam ostatnie okno, 24, tak? Tak. Tutaj nie ma 25 okna. Zobaczymy, co będzie jutro. I był u nas dzisiaj pan od anteny i podłączył nam telewizor. Normalnie, jakby już wiecie, do telewizji. Także trzeba dosunąć tylko szafkę, ale to poczekam na Kacpra. Dosuniemy razem. Wstawiliśmy go już do sypialni i jest gotowy. Tam na ziemi porozwalone prezenty i kalendarze. No, ale stoi, ja będę musiała tutaj ogarnąć, wiadomo, tą półkę poniżej, bo tak na razie wszystko jest na wierzchu. Tutaj już zdążył zrobić się bałagan na łóżku. Przywiozłam jakieś torby z biura, także znowu jest bajzel, jak po prostu świeżo po przeprowadzce. Ale dzisiaj ogarniam to, żeby mieć na Wigilię, wiecie, już spokój i bez sprzątania. Także tutaj, no, stoi telewizor, działa normalnie wszystko, także jutro rano mogę zacząć spokojnie dzień od Dzień Dobry TVN. Bo ogólnie powiem wam, że w ogóle nie oglądam telewizji, praktycznie totalnie w ogóle, ale rano przy jakimś gotowaniu, robieniu śniadania, takich wiecie, porannych czynnościach lubię, jak włączone jest Dzień Dobry TVN i wiecie, mówią pogodę, mówią co się dzieje, jakoś tak od razu, nie wiem, przyjemniejszy jest poranek, także cieszę się z tej telewizji. Udało się to zrobić w sypialni, ale niestety telewizor w salonie nie wyszukuje żadnych kanałów, mam jakiś problem, także możliwe, że przez święta wpadnę do nas, mój tata może i zerknie ten telewizor, co tam się dzieje, co tam mogło się podzieć, bo z Kacurem nie mogliśmy sobie poradzić. Normalnie podpięty jest tak samo jak poprzedni, tam nam się udało wszystko ustawić, a tutaj w ogóle nie wyszukuję żadnych kanałów. Nie mam pojęcia czemu. Pomyślałam, że mogę wam pokazać prezent, który mam dla mojej Oli, bo nie będziemy widziały się w Wigilię i prezent założę jej dzisiaj, czyli dzień przed, 23. Także mam dla Oli, słuchajcie, szlafroczek. Szlafroczek z Peleny Lala. Nie będę go teraz otwierać, żeby go tak brzydko nie rozburzyć, ale taki fajny, czarny. Olia lubi bardzo czarne rzeczy, także myślę, że taki szlafroczek przed snem, po myciu jej się spodoba. Jest fajnie zapakowany w taką sakiewkę. No i wrzuciłam jeszcze do takiego opakowanka. Tutaj zaraz wypiszę i wieczorkiem po jej pracy będę jechała jej podrzucić gift. Zobaczcie, jak smutno wygląda choinka, jak nie jest oświetlona totalnie. Bardzo smutno, także muszę dzisiaj pojechać koniecznie do sklepu i pokupować żaróweczki na nią, bo tak kurczę... Nie fajnie. I w ogóle jeszcze wam nie pokazywałam chyba, jak to w końcu zrobiłam ze spodniami. W poprzednim mieszkaniu one wisiały na takim stojącym na zewnątrz wieszaku, stojaku z Ikei. No a w tym mieszkaniu już w szafie jakby nie miałam miejsca na tyle wieszaków. Tutaj mam jakieś sukienki i tak dalej, kurtki. Po drugiej stronie mam koszulki, koszule i takie rzeczy na górę, jakby na górną część ciała. No i jakby no już spodnie musiały być na półce, także położyłam je tutaj. Sądzę, że muszę to wszystko mocno przesegregować i posprawdzać, czy wszystkie chodzę, czy wszystkie potrzebuję, bo okazuje się, że zobaczcie, ile ja mam par spodni. A chodzi się w ilu? W 5 na co dzień, także no zdecydowanie jest ich tutaj za dużo. Dużo dresów, dużo takich jeansów lub takich sztruksowych, no za dużo zdecydowanie. Jeszcze a propos roślin, no to tak, w sypialni mamy dracenę, bo ona do sypialni jest jakby polecana. Mamy sansawerię, no i mamy jeszcze dwie inne sansawerie, które jak na razie stoją tutaj, przy szafie, za drzwiami. Po prostu nie mamy na nie miejsca i po prostu stoją na pudłach z butami. Jak tutaj zobaczcie, zamykam te drzwi, no to... Tak to się prezentuje tutaj, wiadomo, że szafa, no i są schowane tutaj, no niestety, no bo po prostu na tej szafce przy telewizorze, no nie ma na nie tyle miejsca. Dracena będzie stała tam na boku, no i telewizor faktycznie jest bardzo duży i zajmuje całą szafkę RTV. I mała część Q&A. Wrzuciłam wam dzisiaj plakietkę, żebyście zadały pytania na Instastory, na Instagramie Klatex i mam kilka pytań, na które stwierdziłam, że może odpowiem tutaj na vlogmasie, tak dla urozmaicenia. Nie było tutaj Q&A, także zrobimy sobie dzisiaj kilka odpowiedzi na pytania. Pierwsze pytanko, spędzacie święta z rodzicami czy sami w mieszkaniu? Dużo zdrówka i radości. I tutaj podejrzewam, że ta osoba nie oglądała vlogmasa, w którym opowiadałam o tym, że spędzamy święta rodzinnie z najbliższą rodziną. Ja, mama, tata, Wika, Kacper, także w piątkę jesteśmy razem na Wigilii. Następna osoba zapytała się, czy jestem rannym ptaszkiem, czy wstaję, wiecie, jakby sama z siebie rano szybko, czy raczej jestem śpiochem. I raczej jestem...
może nie rannym ptaszkiem, ale osobą, która ustawi sobie rano budzik na jakąś godzinę i bez problemu się na tą godzinę budzi. Jeśli mam budzik o 6, no to razem z budzikiem budzę się za pierwszym razem i wstaję i się ogarniam. Wiadomo, że mam czasami takie dni, kiedy jestem mega zmęczona i jakby mało śpię, no to chcę sobie pospać więcej. U mnie taki optymalny sen to jest 8 godzin. Jak śpię 8 godzin, to jestem mega wyspana i na drugi dzień czuję się super. Jak śpię krócej, to zwykle mam wory pod oczami i jestem taka trochę, wiecie, nieogarnięta, czasami boli mnie głowa od niewyspania. Także czy jakimś mega rannym ptaszkiem, no raczej sama z siebie tak, o, nie budzę się o 6 rano. Jakby jeśli mam budzić, muszę, wstaję, ale tak przeważnie budzę się po 7, w okolicach 8, sama z siebie po prostu. Bardzo fajne pytanie, który okres nauczania wspominam najlepiej? I myślę, że tak najbardziej beztrosko wspominam podstawówkę i gimnazjum. Wtedy jakby wiecie, jeszcze nie miałam jakichś obowiązków specjalnie oprócz nauki, nie pracowałam, także to był taki bardzo beztroski czas, ta podstawówka i gimnazjum. Miałam też fajną klasę w podstawówce. Duża część tej klasy z podstawówki przeszła ze mną do gimnazjum, także byliśmy raczej tacy zżyci ze sobą i zgrani. Także bardzo fajnie wspominam ten czas. W liceum trafiłam jakby na taką trochę może mniej zgraną klasę, przez co tego liceum jakoś świetnie nie wspominam jako, wiecie, takie przeżycia związane właśnie z jakimiś takimi, wiecie, klasowymi sytuacjami. Ale spoko, też nie było źle. I potem studia, więc myślę, że ustawiałabym to w kolejności, że jakby taki najbardziej beztroski dziecięcy czas miałam podstawówka, gimnazjum i mogę dać ten etap nauczania za najlepszy. Na drugim miejscu dałabym studia i na trzecim dopiero liceum, czyli na samym końcu liceum, bo tak jak mówię, no klasa i tak dalej, w liceum nie było najlepsze, także tak to u mnie wyglądało. Na studiach już jakby studiowałam i pracowałam, także totalnie nie skorzystałam z takiego, wiecie, studenckiego życia, imprez, zabaw. Zupełnie nie, już jakby od razu po zajęciach wracałam do pracy i miałam bardzo dużo obowiązków, więc tak samo nie miałam takiego, wiecie, studenckiego życia, imprezowania. Ale mimo wszystko wspominam dobrze studia, jakby cały rozwój związany z tym okresem, wszystko to, co się działo, kiedy studiowałam. I ostatnie pytanko, jaki jest mój ulubiony film świąteczny? I słuchajcie, z filmów myślę, że Holiday, najfajniejszy, i mam w planach dzisiaj wieczorem lub jutro, jeszcze przed Wigilią, obejrzeć sobie go. Nawet tak, wiecie, puścić sobie przy sprzątaniu czy ogarnianiu czegokolwiek. A z takich bardziej bajkowych filmów, stricte świątecznych, bardzo lubię Rudolfa. I z moją Wiką ogólnie bardzo lubimy Rudolfa i akurat w tym roku nie oglądałyśmy, ale wydaje mi się, że w zeszłym roku jakoś tam przed świętami spałam u rodziców i oglądałyśmy właśnie z Wiką Rudolfa. Także Rudolf z takich bajkowych. Także z pytań to tyle, na resztę odpowiem na Insta Stories, także możecie sobie wejść na story, bo jeszcze na pewno będą się wyświetlały te pytania, bo ja nagrywam tego vloga, którego oglądacie dzisiaj, tego samego dnia i tego samego dnia idzie na kanał, także bez problemu możecie sobie zobaczyć odpowiedzi na resztę pytań na storieskach. Dzwoniłam w ogóle do mamy zapytać się, czy coś jej pomóc, czy zrobić jej jakieś zakupy w związku z Wigilią, czy w czymś ich wyręczyć, no bo jakby wiem, że razem z tatą będą mieli sporo do zrobienia na Wigilii i może myślałam, że jakąś potrawę przygotuję, bądź zrobię jakieś zakupy, ale mama mówi, że nie, że spoko, że wszystko ogarną razem z tatą. Wika pewnie tam pomaga też w sprzątaniu, może w gotowaniu, także w sumie zupełnie nie mam obowiązków związanych z Wigilią, więc tylko wysprzątam sobie mieszkanie. A planuję to zrobić jeszcze dzisiaj, żeby już jutro w dniu Wigilii mieć, tak wiecie, luźniej. Pewnie będzie coś do zrobienia, ale tak już mam nadzieję, że takie najgorsze sprzątanie, największe porządki zrobię dzisiaj. I rozdanko, jeśli chodzi o rozdanko, no to tak naprawdę jest to 3/4 zawartości wszystkich kalendarzy, które tutaj miałam, kalendarzy kosmetycznych. Większość tych produktów właśnie wrzuciłam do kartoniku i tam są te produkty. Nie mam tego kartoniku obecnie przy sobie, jest w studiu, więc jakby musicie uwierzyć mi, że warto wziąć udział i możemy się umówić tak, że dzisiaj na stories wrzucę zawartość tego boksu, żebyście mogły zobaczyć, co w nim jest. Po prostu nie zdążę pojechać do studia, zanim ten vlogmas będzie opublikowany, stąd po prostu teraz mówię wam to na sucho, no ale tak jak mówię, myślę, że 3/4 kosmetycznych kalendarzy właśnie znajduje się w tym boksie. Taki boks otrzyma jedna osoba, jeden zwycięzca. I co należy zrobić? Wystarczy, moi drodzy, skomentować tego vloga, jak tylko się chce, i do tego komentarza dodać swoją nazwę z Instagrama. Na Instagramie, na relacji udostępnić mój vlogmas. Screena, jak oglądacie vlogmas, screena playlisty całych vlogmasów z tego roku, bądź po prostu zrobić zdjęcie, jak na laptopie
laptopie, telewizorze, czy gdziekolwiek oglądacie sobie mój vlogmas dzisiejszy, czy którykolwiek. Także zasady są naprawdę proste, na tych relacjach mnie oznaczacie, a ja pod jutrzejszym vlogmasem 24 w komentarzach przypinam na samą górę komentarz osoby, która będzie zwycięzcą. Także życzę powodzenia i naprawdę warto, bo tych produktów w tym boksie jest sporo. No i teraz się już z Wami żegnam, bo żeby ten vlogmas pojawił się jeszcze dzisiaj na kanale, musi zostać zmontowany i załadowany na kanał, także żeby na 18 się wyrobić. Kończę już tego vlogmasa o godzinie 16. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się jutro w Wigilię. Pokażę Wam przygotowania do Wigilii, cały ten mój wigilijny dzień i do zobaczenia w takim razie. Dzięki za oglądanie, buziak, pa pa!